Aloszka. Dzień doberek. Minęły nam kilka dni temu 4 miesiące na Alasce. 4 miesiące fantastycznej przygody. Tak, bo ciężko to nazwać żeglugą, bo większość czasu spędziliśmy płynąc na silniku, ale przygoda była przednia. Tak, spotkaliśmy się z niedźwiedziami, z wielorybami i po prostu naprawdę jesteśmy mega wdzięczni za ten czas, bo to, czego doświadczyliśmy, to nie da się opisać słowami. Sporo rzeczy nagrywaliśmy, robiliśmy zdjęcia i mamy nadzieję, że w końcu będzie czas i internet, żeby się z wami tym podzielić, bo z internetem tutaj mieliśmy zdecydowanie na bakier. No ale słuchajcie, wszystko co dobre, niestety szybko się kończy. I zwijamy się. Jesteśmy teraz w Ketchikan, przy samej granicy z Kanadą. Kanada zamknięta, nie można do niej popłynąć. W tym momencie odpalamy silnik i płyniemy prosto do San Francisco. To jest niecałe 1200 mil. Prognozę mamy dobrą. Trzeba wykorzystać okienko pogodowe i grzejemy prosto do San Francisco, do ciepełka. Zresztą tutaj na Alasce to już powoli zima się zaczyna. Teraz jak to nagrywamy jest 4 stopnie. Tak. Tam gdzie byliśmy jeszcze 2 tygodnie temu to już temperatury nad ranem ujemne. Także zima pełną gębą. A do tego, żeby było śmieszniej, odpływamy. Wczoraj ogrzewanie nam zaczęło grymasić po raz pierwszy od przypłynięcia się nie odpaliło. Teraz działa, ale to już widać, że kolejny serwis nas czeka. Także trzeba uciekać do ciepełka. Jakieś chyba znowu dostajemy znaki, że czas się ruszyć. Więc nie będzie z nas znowu przez jakieś 8-10 dni będziemy płynąć, jeśli będzie tak, że nie będziemy się zatrzymywać, a mamy nadzieję. No i co? I do zobaczenia już w San Francisco. Do zobaczenia w San Francisco. Trzymajcie się zdrowo. Trzymajcie się zdrowo i śledźcie naszą pozycję. Będziemy grzać jak szaleni. Dokładnie. Pa, pa.